To już druga edycja turnieju piłki nożnej diecezji warszawsko-praskiej o Puchar Pani Burmistrz Wołomina. Cieszymy się, że pierwsza edycja cieszyła się takim zainteresowaniem i mamy nadzieję, że ta edycja, która właśnie teraz się rozgrywa, zakończy się podobnym sukcesem jak edycja pierwsza. Chcemy, aby nasi przybyli goście cieszyli się, dobrze bawili i mamy nadzieję, że cała edycja będzie wielkim sukcesem. Podobnie jak w pierwszej edycji, gramy w kategorii szkoły podstawowej, gimnazjum oraz open, czyli ci najstarsi. Oprócz zespołów, które zgłosiły się w pierwszej edycji, które również są tutaj z nami, przybyło parę nowych parafii, nowych drużyn, między innymi parafia z Wołomina, ale są także stali bywalcy typu parafia z Mińska, z Okuniewa. Równolegle odbywa się warszawsko-praska Liga Piłki Nożnej. Niektóre parafie, które grają również w lidze, pojawiły się u nas na turnieju. Na pewno cieszymy się, że wzięli udział po raz drugi, że podjęli to wyzwanie i chcą zagrać na tym turnieju. Poziom jest zacięty, nie można powiedzieć. Są wiadomo lepsi, są gorsi, no ale takimi prawami rządzi się turniej, że ktoś jest zawsze słabszy, ktoś jest lepszy. Głównym organizatorem jest Tomasz Świerk. Podjął ideę stworzenia tego turnieju. Pomagam mu ja, Przemysław Chlebowski oraz Marzena Wojtkowska.